Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. W tym wideo Wam odpowiem na pytanie, czy zwolnienie lekarskie po urazie może trwać prawie 2 miesiące. Zaczynam tradycyjnie od zapytania internauty. Moja mama uległa wypadkowi w pracy, skręcenie prawej stopy i otrzymała zwolnienie od lekarza ortopedy od 27 grudnia do 29 lutego. Czy możliwe jest tak długie zwolnienie, bo mama się obawia, że personalna jej źle odczytała? No, odpowiadając na to pytanie, ja w sumie nie widzę w tym nic dziwnego. Sam kiedyś na złamanie tegoż to prawego obojczyka dostałem 6 tygodni zwolnienia. No fakt, że tutaj na uraz stopy jest aż 8. Ale w sumie decyzja należy tutaj do lekarza ortopedy. Jeżeli uznał, że następna kontrola tej pacjentki ma być po 8 tygodniach, no to po 8, prawda? I on w sumie za to ponosi odpowiedzialność. Także no takie po prostu, taka po prostu była jego decyzja. Natomiast cóż, jeżeli się interesują podobne tematy, tradycyjnie tutaj zapraszam na moją stronę internetową zwolnienielekarskie.pl. Również możesz skomentować ten filmik na moim kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy.